być już w niebie. Chyba lufę kupię sobie, szybko krzywdę zrobię sobie. Między nami szału nie ma, ludzka gadka nic tu nie da. Byś ogarnął się troszeczkę, dźwigasz pełną szmaluteczkę. Pójdę z tobą na zakupy. Dzień dobry, dzień dobry. Jak myślicie, co przyniesie nam kolejny odcinek? A właśnie, kolejny odcinek przynosi nam akcję, renowację. A więc przygotowujemy talerzówkę do sezonu. Fakt, że jeszcze nie mamy żniw, ale żniwa już są tak naprawdę zapasem. A zaraz po żniwach, kto ma ekoschematy? A podejrzewam, że bardzo wiele z was osób ma ekoschematy. Także wiecie doskonale, że w ciągu 7 dni po wykoszeniu, czyli zbioru plonów, musimy wjechać w pole i wymieszać resztki pożniwne, czyli stależować lub wykonać podorywkę. A więc my bierzemy się za talerzówkę, która została zakupiona rok temu, ale stwierdziłem, że należy jej się jak najbardziej renowacja, odnowa biologiczna, a więc zaczynamy. Krótkie przypomnienie, z jakim sprzętem mamy do czynienia. Jest to talerzówka Akpil, 2,7 metra szerokości roboczej, także idealna. Nie wiem, światło pada do 80, no do 3P to raczej nie, czyli jest idealna do 80. Talerze, jak i w ogóle stan techniczny talerzówki jest naprawdę bardzo dobry. Tutaj tylko trzeba ją smarować, dociążyć. Część balastu jest zdjęte, bo ona wymaga dociążenia. I jak na tego typu sprzęt naprawdę, naprawdę sobie radzi. Na cięższych ziemiach no, balast jest obowiązkowy. Na lżejszych sam ciężar talerzówki spokojnie wystarcza, bo to są talerze chyba 510, jak się nie mylę. Chyba 510. Jedyna wada jest tego taka, że z przodu są ponacinane, z tyłu są pełne. No tutaj już tak przymierzałem się do nacinania ich, ale stwierdziłem, że daruję sobie w tym roku, bo nie wiadomo, co przyniesie nam rok przyszły. Może coś się zmienić i nie będzie konieczna tyle roboty, żeby to ponacinać. Na pewno trzeba ją odnowić, bo wizualnie, bo to zakonserwuje ją. No i nawet gdyby chcieć ją sprzedawać za rok, to jej potencjalna wartość wtedy rośnie, jeśli byłaby odnowiona. A gdyby nie, no to zostanie w gospodarstwie i będzie sobie pełnić swoją funkcję, tak jak pełniła w tym roku. Jak najbardziej z 80 fajnie to wszystko wyglądało. Kto śledzi kanał, to widział, jak 80 nawet na trzecim biegu na ziemiach lżejszych sobie dawała radę. Także robotę to ona robi. No fakt, że te nowe kompaktowe z wałem, no są lepsze. Ja tutaj planowałem do niej wał dorobić, lecz no 80 po prostu tutaj konkretny wał dać z tyłu, to trzeba by też konkretny balast robić z przodu i to przód łatwo dociążyć, ale czy podnośnik w 80 by to wytrzymywał? Nie wiem, a więc zaczynamy. W pierwszej kolejności trzeba to wszystko zmatować. Chodzi głównie o ramę. Był pomysł na to, żeby wyciągnąć elementy robocze. Tu niby jest po dwie śruby plus ta, ale stwierdziłem, że tutaj może być problem z wybiciem ich i powiem wam tak, łatwiej będzie umalować podzespoły z piastami, podzespoły robocze, potem obkleić folią czy czymś i pomalować ramę. Może to nie do końca fachowe, ja wiem, powinno się rozbierać, tylko kurde wam powiem, że jak to nigdy nie było ruszane, ja już takie rzeczy zaczepiałem. I to się kończy na palniku, na młotach, na pogiętych różnych elementach, na spawaniu, także z dniowej lub dwudniowej roboty robi nam się wtedy tydzień. Ja to już przerabiałem. Uwierzcie mi, lepiej jest to nawet na spokojnie poświęcić godzinę lub półtorej taśmą niebieską czy żółtą, pomalowane elementy czarne, poklejać, potem to wszystko idzie poodrywać. Fakt, że no wiadomo, piaskowanie, ale też korozji na niej nie ma. Ona w ogóle, rama jest bardzo zdrowa po bokach. Ono ją tak wzięło, tak naprawdę wam powiem, od góry. Jest najbardziej skorodowana od góry. Także tutaj bez problemu sobie z tym poradzimy. A więc nie ma tutaj was zanudzać tym gadaniem. Tylko bierzemy szlifierkę kątową i ogień. Co się daje z grubsza. Chodzi tak, do żywego my tego trzeć nie będziemy. Tylko tak jak widzicie, są tutaj takie, no to przecież na to nie położymy farby, no to jest oczywiste. Także chodzi głównie o to. Także nie ma co tutaj już wydziwiać, tylko bierzemy się ostro za czyszczenie. Może jakiś podkład i w końcu będzie malowanie i zobaczycie za kilka lub kilkanaście minut, jak będziemy mieli prawie nową talerzówkę. Zaczynamy.
Tak jak mówiłem, do żywego ja jej nie będę czyścił, ale te elementy, które odpadały, trzeba było przetrzeć, zmatowić ramę. No i coś tam z grubsza mamy zrobione. Jeszcze jakieś poprawki, zaraz to spokojnie sobie przyjrzę się, jakieś mijaki pozostawiłem, dokończę to. No i teraz pójdzie kerszer i gruba chemia, znaczy gruba chemia, no chemia, czyli w takim dużym stężeniu, jakiś dimer lub dimeropodobne coś. Jeszcze odciążniki tylko z łatka trzeba zrzucić i myjemy ją, szorujemy, odtłuszczamy. Zobaczę z podkładem to zrobić, bo tu jeszcze inna rzecz będzie malowana, ale to w innych odcinkach, pewnie wcześniej tam pozobaczycie coś tam do 3PK. I zobaczę, jakim podkład zostanie. To jeszcze może tak jak tutaj jest żywy metal, o tu przydałoby się takie miejsca, kurde, podkładem. Całej nie ma sensu, bo wiadomo, stara farba zmatowiona służy nam jako podkład, ale takie właśnie elementy jak to przydałoby się prysnąć. Ale to już zobaczymy, jak wystarczy. Teraz zajmujemy się myciem tego. I raz, dwa, trzy i talerzówka zmieniła swoją barwę. Oczywiście było wcześniej myte kerszerem i dimerem, tak jak mówiłem, lecz już tego nie nagrywałem. Podkładu wystarczyło mi praktycznie na całą ramę i tak z zewnątrz zostały pryśnięte elementy robocze. Także wydaje mi się, że jest git. No, może nie jest to dokładnie pomalowane. Ogólnie to też podsumowując jeszcze powiem, że ja nie robię jakiegoś generalnego i takiego mega profesjonalnego remontu. Bo tak naprawdę to polega tylko na pomalowaniu cała ta odnowa przeze mnie tej talerzówki. Więc od razu zwracam się do tych krytyków. Naprawdę nie mam co tutaj remontować więcej. Talerze są w bardzo dobrym stanie, tak jak widzicie. No i piasty tak samo, żadna. No ja nawet nie wiem, czy tu jest na łono. No, żyjeska chyba jest, bo smarowniczki są. Nie mam po prostu co więcej tu robić. Rama nie jest nigdzie pogięta. Ewentualnie ten lakier, co gdzieś tam odpryskiwał, został największe kawałki. No. Usunięte, tak jak widzieliście, ale szybka robota, w miarę tania, koszt około farby, to co kupiłem, to jakieś 120 zł już z rozpuszczalnikami, ze wszystkim. Także to moim zdaniem poświęcić pół dnia za 120 zł to naprawdę wygląd maszyny i na pewno ta wartość się jej zmienia. Także nie zawsze też wszystko trzeba robić profesjonalnie, bo faktycznie moglibyśmy zdjąć elementy robocze, piaskować to wszystko. Ale to nie jest też maszyna na całe życie, także moim zdaniem taka odnowa, szybka, wizualna też ma prawo bytu, także od razu uprzedzam tych hejterów, którzy będą mówić, że nie do końca fachowo to jest. Tak, nie do końca, ale wydaje mi się, że efekt końcowy będzie w miarę fajny, a jego już zobaczycie tak naprawdę za niedługą chwilę. Także przystępujemy do kolejnego etapu. Czarny kolor został nałożony, elementy robocze pomalowane, to znaczy elementy robocze, chwytaki i rama elementów roboczych, bo oczywiście bezsensowne byłoby malowanie talerzy. Talerze są obtarte jeszcze po sezonie, bo były zakonserwowane olejem, ale nie przypalonym, tylko olejem nowym i ropownicą. Także przy zimno też pod dachem stała talerzówka, ale praktycznie rdzy nie widać, także są przygotowane, nie będziemy musieli czekać, aż się obetrą. I dlatego też farba nie przylega do nich, bo olej, jeszcze jakaś tam warstwa oleju na nich tłusta pozostała, więc niczym nie trzeba było je zabezpieczać, można było malować. A o, talerze i tak zostały nienaruszone. I tak jak mówiłem, teraz trzeba będzie się pobawić, poczekać dokładnie, jak ta farba zaschnie i pobawić się przy pomocy jakiejś folii, może pozabezpieczać czarne elementy, pooklejać tutaj i potem już nawet pędzelkiem lub wałeczkiem podociągać, bo wiadomo, że nie będziemy też pod linijkę każdego spawu, każdego elementu oklejać. To ma być zrobiona szybka i w miarę konkretna robota, tak jak to do prac polowych przystało. To nie jest samochód, który ma lśnić na parkingu, tylko to ma pracować w brudzie, w kurzu, w różnych innych czynnikach, które będą mechanicznie oddziaływać na maszynę. Także najważniejsze jest to, aby zabezpieczyć ramę przed korozją. Tak jak widzieliście, bardzo, bardzo już tutaj rama była
To znaczy, nie skorodowana, tylko farba była dość bardzo uszkodzona, więc czas najwyższy, aby ją zabezpieczyć, to na pewno przedłuży jej żywotność. A teraz oklejamy i ruszamy już, proszę Państwa, z kolorem czerwonym. Nakładamy właściwą bazę i tak naprawdę po nałożeniu bazy wystarczy poczekać, aż ona wyschnie i talerzówka będzie gotowa do pracy. Tak to zabezpieczenie pokrótce wygląda, czyli czarne elementy są osłonięte, śrubki, no takie trochę detale, z pół godziny było zabawy, nic nadzwyczajnego, także możemy zaczynać nakładanie bazy czerwonej. Dobra, robimy teraz sobie, proszę Państwa, bazę RAL 3000, farba renowacyjna, już od wielu, wielu razy takiego zaufanego sprzedawcy kupowane. Rozmieszamy pierwsze w puszce i takie przelejemy, zaraz wam pokażę, jak to fajnie sobie. Właśnie najważniejsze, żeby w puszce poruszyć tam wszystkie te składniki. Taki mek. Wszystko oczywiście wlewamy. O, to jest coś trochę ciemniejszego niż 3PEK. O, wiecie co było malowane u mnie tym RALem? Było tym malowane ten, żuraw był na wiosnę malowany tym RALem właśnie. Użysz rozpuszczalnik uniwersalny. To jest bardzo proste. Do tego jeszcze możemy dać sobie utwardzacz, bo utwardzacz, puszeczkę sobie, moi drodzy, zamykamy i wyłtamy, żeby po prostu, po co w tej puszce ma, niektórzy może zbierają puszki na, też dobre są, jako różne takie pojemniki w warsztacie. Farbę tak naprawdę idzie do zera, jeszcze raz przepuszczę się, jeśli puszka była komuś potrzebna. A teraz już robimy na gotowo. No farbę teraz tylko farbę raczej rzadko robić. Ale też nie za rzadko. No. Wydaje mi się, że powinna być chyba optymalna. No i co teraz? Moim zdaniem bardzo ważna rzecz. Kto maluje pistoletem, to się na pewno zgodzi. Sitko. Sitko lejemy, pamiętajcie, do pistoleta zawsze przez sitko, bo potem takie cyrki wychodzą. Jak my zrobimy tego przez sitko? No i co? Tyle by było. Mamy prawie pełny pojemnik. Farby. A więc ogień na tłoki i ruszamy, moi drodzy, z nakładaniem bazy. I mamy efekt końcowy. Efekt moim zdaniem pożądany. Naprawdę trochę roboty, trochę zabawy, trochę chęci i maszyna wygląda prawie jak nowa. Zabezpieczona na kilka najbliższych lat.
Nie jest to jakaś farba najbadziewniejsza. No wiadomo, podstawą teraz jest garażowanie. Zresztą u mnie te maszyny zazwyczaj są garażowane, ale taki miesiąc, dwa w roku w sezonie żniwnym gdzieś tam sobie potrafią przestać na dworze. No i też no jest to właśnie dodatkowe zabezpieczenie. Talerzówka masywna, nierozbita. Także na razie służy mi, jak długo się okaże. Może rok, może dłużej, nie wiem, co przyniesie czas. Ale w bądź razie jest... Też nie jest to robione na handel, tylko pomalowane tak po prostu jakby i dla siebie farbą odpowiednią, nie jakąś tam najtańszą, olejną. Także wydaje mi się, że jest spoko. No i co, nie ma się już na co rozczulać nad tą talerzówką. Bardzo prosta, szybka robota. Amatorska, jak najbardziej amatorska, tutaj żadnego profesjonalizmu nie pokazujemy w tym odcinku. Po prostu też czasami trzeba pokazać co niektórym, że w prosty sposób, amatorskimi metodami można swoje maszyny odmłodzić i podnieść ich wartość. Oceńcie w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!